Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych. Ksiądz Jan Twardowski. Od dziecka przychodzimy na stadion, walczymy z nimi, tyle oni walczą z nami, nienawidzą nas. Tak już jest tyle. Po prostu. Mieście, jak może być jak ktoś kogoś kopie, no to kto się ma lubić, nie? Tłumaczę to, że tutaj chodzi o to, wojna tutaj trwa codziennie. Widzimy się, jest spięcie na pewno, nie? My tam żyjemy. I nie ma po prostu, nie ma, czy to jest niedziela, czy to jest... Tutaj są najbardziej fanatyczni kibice. No właśnie. Nie no, tutaj są... Bojownicy. Tutaj są dwa kluby, które Warriors. Zaoszczają środki. Najstarsze kluby w Polsce. Tak, na sprzęt. To jest najdłuższa wojna. To jest życie, że życie jest piękne. Piłkarscy fanatycy Krakowi i Wisły pozostają we wzajemnym konflikcie od kilku dekad. Obie krakowskie grupy znane są w środowisku pseudokibiców z używania podczas konfrontacji tak zwanego sprzętu. Rozeznanie na miejscu i stworzyli pewną historię, którą potem byś zaakceptował. Określmy, co to będzie skończył, odnośnie czego to będzie? Odnośnie przestępczości zorganizowanej lat 90. kwestii kibicowskich, bo u was jest to tak ciekawie skonstruowane, że nie było takich grup stricte jak powiedzmy Pruszków, Wołomin, Warszawie u nas, tylko wszystko było, kręciło się wokół klubów piłkarskich i... Ktoś tak powiedział. Ale to ja bardzo chętnie chciałbym, żebyś mnie wyprowadził z błędu, bo... Ktoś dał na doparcie twierdzi, takie grupy na przykład nie było, to w tym momencie albo ty jesteś wiarygodny, albo my jesteśmy taką grodę, albo gościem do kota kogoś tam, rozumiesz? Mhm. Bo chyba chcesz być wiarygodny, jeśli chodzi o ten program. No chciałbym stworzyć obiektywny dokument. Wisła, zwłaszcza w drugiej połowie lat 90., prezentowała znacznie wyższy poziom sportowy od Krakowi, nazywanej przez kibiców pasami. Ze względu na charakterystyczne pasiaste koszulki, walka między dwoma wrogimi obozami kibiców przechodzi z pokolenia na pokolenie. Według zasady respektowanej przez samych zainteresowanych, walczył mój ojciec, więc walczę i ja. Trudno już dziś ustalić, kto rozpoczął eskalację fali agresji, jakie konkretne zdarzenie stanowiło zarzewie wielodekadowego konfliktu. Czasem o przynależności do jednego bądź drugiego obozu decyduje przypadek,
a to ktoś chodził do jednej klasy z kolegą, który akurat kibicował jednemu z krakowskich klubów, a to kogoś namówił sąsiad, wujek czy starszy brat. W szpitalu psychiatrycznym w Krakowie doszło do nieudanego zamachu na życie Janusza K., pseudonim Bokserek, wielokrotnie notowanego przez policję. 38-latek jest na obserwacji psychiatrycznej. 3 miesiące temu został zatrzymany, kiedy próbował wnieść broń i amunicję na pokład samolotu. Janusz K. wyszedł z zamachu bez szwanku, trwają poszukiwania sprawcy. Na szczęście mężczyźnie nic się nie stało, nie posiada on żadnych obrażeń związanych z oddaniem tego strzału. Strzały zostały oddane z zewnątrz, ten ktoś musiał na teren szpitala w jakiś sposób się dostać, stąd nasze czynności skupiają się na tym, aby ustalić okoliczności tego zdarzenia, ustalić świadków, zabezpieczyć jak najwięcej śladów i to wszystko ma doprowadzić do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Przed laty morderstwo. Próba, próba. Ja nie mogę na ten temat rozmawiać, nikt nie mogę udzielać. I proszę pana, jeżeli pan jest dziennikarzem, musi pan mieć zgodę dyrekcji na takie ten. Wycofuję te 500, pan mi oddaje i nie mogę pana. O, to jest wręcz dyskryminacja. Nie, to nie jest dyskryminacja, proszę pana, tylko musi pan rozmawiać z rzecznikiem prasowym w tej sprawie w poniedziałek od godziny 8. Przepraszam, szpital psychiatryczny to jest... Ale o co chodzi? Konkretnie to... Nie. Taki reportaż robimy, tutaj była próba zabójstwa, było strzelane do takiego gangstera, bokserka, nie wiecie panowie, który... No, do końca, w sensie tam na ten urok się udział. A wiecie panowie, który to był urok? To jest blok 3A. Blok 3A. Wewnątrz trzeba wejść tam na kampus, tak? No, w tamtą stronę ci pokażę każdy, albo znajdziesz po tabliczkę. Ja siatka idzie blok normalnie. Blok 3A. Dobrze. Ja widzę siatka... Niektórzy z oskarżonych zaczęli żałować, że wcześniej nie chcieli zeznawać przeciwko swoim kolegom. Jednego tylko żałuję, że nie skorzystałem z propozycji, czy po prostu nie zostałem świadkiem i incognito. No. I po prostu nie pomówiłem na tych ludzi. Tego wysoki sądzie tylko a to ja żałuję. Bo na pewno bym tutaj teraz nie siedział. Dziękuję bardzo. To wszystko, co mam do powiedzenia. Proszę o uniewinnienie.
17 stycznia 2011 roku doszło do najbardziej brutalnego zamachu w historii wojen kibicowskich Krakowa. Atak na człowieka był odwetem za wcześniejszy napad na Krzysztofa R. z bojówki Wisły. Odcięto mu wówczas dłoń, którą udało się na szczęście skutecznie przyszyć, a jednym z napastników miał być właśnie człowiek. Pozostawiony na ulicy umierał. Zdążył jeszcze zadzwonić do jednej z najbliższych sobie osób. Przed chwilą do mnie dzwonił, że go pociupaliście kierunek Kurwanowie. Czy już było takie zgłoszenie? Proszę panią, gdzie się znajduje? Proszę panią, on tylko zdążył powiedzieć, że na placu Kurwanowie, gdzieś koło placu zabaw i nic więcej nie powiedział, się dołączył i powiedział, że umierał. Na osiedlu Kurdwanów został napadnięty jeden z liderów bojówek Krakowi, Tomasz C., pseudonim Człowiek. Do ataku doszło około godziny 10 przy ulicy Wysłouchów. Ukryci wcześniej kibole Wisły zepchnęli zjezdni jeepem z zamontowanym specjalnie wyprofilowanym zderzakiem prowadzone przez człowieka Audi. Tomasz C. wyskoczył z pojazdu i rozpoczął desperacką ucieczkę, próbując ukryć się w pobliskiej śmieciarce. Jednak napastnicy, których twarze zasłaniały kominiarki, wyciągnęli go z szoferki i otoczyli, zadając liczne uderzenia maczetami, nożami, widłami i pałkami. Napadnięty otrzymał łącznie 64 ciosy. Krakowie. A. Ale te bloki są te starsze, bloki a te... stały, tak. A. Te wszystkie stały, nie było. Turniejowa też już zaczęła być w budowie. Aha. Czyli tamte bloki, jak pan spojrzy, aha, tam były w budowie, a ten blok stoi dopiero półtora roku. Czyli ze zdjęć byśmy nie znaleźli z internetu, bo tego domu nie było wtedy. Nie było wtedy, okay. Tak, nie było. Okay. A pan wtedy tu mieszkał, jak to się działo? Mieszkałem, tak, tylko byłem... A baliście się państwo wychodzić? Tak, proszę? Baliście się państwo wychodzić z domu? Nie, bo byliśmy przyzwyczajeni, ale jakby wprowadziliśmy się to po roku, po dwóch, gdzieśmy się wprowadzili, zasiedlali ten budynek w 87 roku, to proszę pana, po dwóch latach były takie walki na osiedlu kibiców, który tu rządzi Wisła, a Krakowia rządzi na Woli Duchackiej. Aha. Także były walki na osiedlach, szły takie hordy uzbrojone w maczety. Teraz się uspokoiło. Teraz się uspokoiło od gdzieś dobrych 10 lat. No dobra. To było wszystko niezwykle brutalne, agresywne. Rzeczywiście, jak się to określa, poszli na całość, dlatego że no, zaatakowali przed godziną 10 rano. Niektórzy mieli maczety, noże. No ewidentnie to wszystko było nastawione na to, żeby tutaj tego człowieka zabić. Sprawcy w liczbie kilkunastu osób szybko oddalili się z miejsca przestępstwa. Napad był dobrze przygotowany, a napastnicy świetnie znali zwyczaje Tomasza C. Zbieraliśmy informacje na temat tego, gdzie ma dziewczynę. Chcieliśmy przypuścić na niego atak i doprowadzić do tego, aby wyprowadził się z Kurdwanowa. Nasz plan zakładał, że gdy człowiek ruszy spod swojego bloku, od razu mieliśmy uderzyć jednym z samochodów w jego samochód. Mieliśmy pociąć go maczetami. Nikt nigdy nie planował zabicia człowieka. Podczas takich akcji nigdy nie mieliśmy zamiaru nikogo zabić. Tomasz C. pozostawił rodzinę, żonę i syna. Spodziewali się drugiego dziecka. Prowadził legalnie treningi kickboxingu. Miał jednak swoje drugie oblicze. Należąc do wysoko postawionych w hierarchii kiboli, przedstawicieli zbrojnej bojówki Krakowi, sam uczestniczył w wielu akcjach przeciwko Wiślakom. Handlował również narkotykami. Wisła Sharks
To bojówka utworzona z młodych kibiców klubu przy Alei Reymonta. Pod płaszczykiem przywiązania do jego barw członkowie tej grupy utworzyli w rzeczywistości dobrze zorganizowany gang, którego charyzmatycznym liderem został Paweł M., pseudonim Misiek. Urodzony w 1979 roku i legitymujący się wykształceniem podstawowym. Sprawował rządy twardej ręki, niespecjalnie licząc się ze zdaniem pozostałych członków ekipy. Czasy świetności Wisły rozpoczęły się w roku 1996, kiedy to krakowski klub powrócił do ekstraklasy. 2 lata czekali kibice krakowskiej Wisły na powrót swojej ukochanej drużyny w szeregi pierwszoligowców. Dzieło odbudowy pierwszoligowej piłki nożnej w krakowskim klubie rozpoczął trener Lucjan Franczak. Dokończył znakomitą serią nieprzegranych meczów trener Henryk Apostel. Wisła znów w pierwszej lidze. Ten zespół musi być wzmocniony. Jeżeli nie nastąpi wzmocnień w tym zespole, no to nie widzę tego różowo. Ja myślę, że w każdej formacji powinien być przynajmniej jeden zawodnik. Feta kibiców krakowskiej Wisły zorganizowana w rynku głównym po ostatnim meczu Wisły w drugiej lidze daje jasną odpowiedź. Na awansie skończyć nie można. Na znaczeniu zyskali wtedy najzagorzalsi kibice klubu tzw. Szarksi. W 1997 roku Wisłę przejął biznesmen Bogusław Cupiał, właściciel Telefoniki, firmy produkującej kable. Do klubu przy Alei Reymonta ściągnięto wówczas najlepszych piłkarzy polskich, reprezentantów kraju. W dniu 22 października 1998 roku, podczas meczu Wisły z AC Parmą, w ramach rozgrywek Pucharu UEFA, został trafiony składanym nożem rzuconym z trybun włoski piłkarz Dino Baggio. Drużyna Białej Gwiazdy niespodziewanie postawiła twarde warunki włoskiemu gigantowi, mającemu na składzie takie gwiazdy światowego futbolu jak Cannavaro, Crespo czy Buffon. Mecz zakończył się remisem 1-1. Na stan krakowskiej murawy, nieco utrudniający Parmie techniczną grę, narzekał słynny Argentyńczyk Juan Sebastian Veron. A wspomnianym nożem z trybun rzucił w kierunku włoskiego zawodnika właśnie Paweł M. Misiek, skutkiem czego Wisła została ukarana przez władze UEFA wykluczeniem na rok z europejskich rozgrywek pucharowych. No tam wiesz, Misiek tam pownikał w te struktury Wisły, bo oni tam zrobili jeden prosty manewr, nie? Że założyli sekcję tą trenów pod te walki i dużo członków po prostu się tam zapisało, oni mieli wtedy głosy i mogli w radzie tam uczestniczyć, no i tam poprzejmowali, wiesz, tak sobie to wymyślili, nie? No i tam wiesz, no też zbierali od ludzi kasę, nie? Ludzie przychodzili, każdy po prostu chce tam właśnie tej rzucił, to wiesz, to tam się zbierała kasa, mieli kapitał, otworzyli sobie tam restaurację, koło Wisły, później siłownię przejęli, która była na Wiśle, nie? No i tam zaczęli działać, nie? No i tam, wiesz, wiadomo, jeszcze ileś tam innych interesów pośrednich jakichś, no i wiesz, no i sobie działali, nie? No tam jeździli na te wyjazdy, co tam było ich widać, wiesz, tam we Włoszech, co się pokazali, tam do Lazio jeździli, bo mieli zgodę z Lazio. Bojówki Wisła Sharks rosły tymczasem w siłę, działając jak sprawnie zarządzany konglomerat. Klubowe kasy obsadzono członkami ekipy, którzy kupowali bilety za ułamek ich realnej wartości, by przekazać je następnie konikom, a ci sprzedawali je z ogromną przebitką w dniu meczu. Wiesz, tam narzekali na nich na Wiśle, nie? Ci działacze, co tam byli, bo wiesz, no, Misiek to był nie w smak strasznie. Skarżyli się, że tam, wiesz, marychą śmierdzi, że on tam czego nie trzyma, że wiesz, że się wozi, że się nie liczy z nikim, nie, terroryzuje, no tam tego głównego działacza też tam, wiesz, jechali z nim. W 2014 roku przestępczemu procederowi prowadzącemu klub na skraj bankructwa próbował przeciwstawić się Jacek Bednarz, były piłkarz warszawskiej Legii, zasiadający we władzach Wisły. Natrafił on jednak na zaciekły opór środowisk zewnętrznych z kibicowską bojówką, której szef Misiek czerpał zyski z wielu źródeł. Sharksi przejęli wkrótce Wisłę jako członkowie Towarzystwa Sportowego i ostatecznie w 2016 roku położyli łapę na całym klubie. Stan ten nie trwał jednak zbyt długo
Już w latach 2018-2019 zostali oni rozbici przez organy ścigania. Tam swoich ludzi do zarządu wsadził, co oni przejęli i z tą kobietą, tą adwokatką. Blisko 100 policjantów w siedzibie Wisły Kraków i prywatnych mieszkaniach, m.in. były prezes klubu. Prokuratura sprawdza m.in. czy dramatyczna sytuacja Wisły to efekt niegospodarności. Z zadłużonego po uszy klubu odchodzą kolejni zawodnicy, a zasłużona dla polskiej piłki Wisła stoi nad przepaścią. Marcin Tulicki. No i tam się cała ta afera, co już z gazet jest znana, wzięła. No i to był chyba koniec, bo oni też sobie zdali sprawę, że to chyba już za grubo poszło. No i myślę, że może wtedy w Miśka głowie się urodziło się to, że może czas najwyższy się, wiesz, wycofać albo jakoś to tak połapać, żeby odejść i może jakieś pieniądze z tego sobie na boku, wiesz, no ugrać czy tam biznesy i odsiedzić tam swoje i wyjść, nie? I wszystkich, nie, konkretnie. A to był też taki człowiek, czy jest, że on, wiesz, się nie liczył ze zdaniem innych, często dojeżdżał też ludzi ze swojej ekipy, tam jakieś kary im robił i tak dalej, nie? I to już takie przesadne, nie? To kurwa też było takie niesmaczne. Miśka zatrzymano we Włoszech, a on sam poszedł w 60, czyli przyjął status małego świadka koronnego. Udało się uwolnić klub w 2019 roku dzięki Jakubowi Błaszczykowskiemu, znanemu, utalentowanemu piłkarzowi o niekwestionowanym autorytecie, wielokrotnemu reprezentantowi Polski, uhonorowanemu wysokim odznaczeniem państwowym przez prezydenta RP. Szacuje się, że Paweł M. w wyniku przestępczej działalności zgromadził wielomilionowy majątek. Zdawał sobie być może sprawę, że misternie zaplanowany i realizowany bandycki układ w końcu upadnie, a ewentualne rozbicie krakowskich struktur przestępczych może być mu na rękę. Do podobnego wniosku dochodzili również z czasem także inni członkowie Sharksów. Kraków jest symbolem brutalnych porachunków bojówek The Gang i Wisła Sharks, które identyfikują się z klubami piłki nożnej. Pierwsza Krakowi, druga Wisły. Grupy te były bardzo dobrze zorganizowane i dopuszczały się szeregu przestępstw, napadów, porwań, zabójstw, wyłudzeń podatku VAT, a przede wszystkim zasłynęły dzięki importowi narkotyków do Polski. W latach 90. Krakowia pod wodzą Roberta M., pseudonim Metal, było jedną z pierwszych zorganizowanych ekip. Nie tylko chodzi o sprawy kibiców, a przede wszystkim działalność przestępczą. Stworzył on mocną grupę, która składała się ze skinheadów. W innych polskich miastach kibice umawiali się na tak zwane ustawki, podczas gdy w Krakowie kibole dosłownie ganiali się po ulicach i osiedlach, uzbrojeni w maczety i noże. Starsi nakręcali młodszych. Spirala nienawiści była nie do zatrzymania. Jako pierwsi w starciach z kibicami innych drużyn zaczęli używać noży, a potem maczet. Podczas ataków chuligani często znajdowali się pod wpływem środków odurzających, narkotyków, które potęgowały stan pobudzenia i nabuzowania. Starcia z nimi charakteryzowały się brutalnością, bezwzględnością, a pocięte ciała czy odrąbane kończyny nikogo tak naprawdę nie dziwiły. Zaczepiali przypadkowych przechodniów, przy czym reakcja zależała od prawidłowo bądź nieprawidłowo udzielonej odpowiedzi na pytanie: Wisła czy Krakowia? Tamten czas w działalności przestępczej, takiej jak kradzieże, bramki, narkotyki, podporządkowani oni byli tak zwanym miastowym, początkowo Marchewie, a później Pyzie z gangu chemików. Tymczasem szefom przestępczych struktur była na rękę liczna agresja bojówkarzy. Aktualna rzeczywistość krakowskich pseudokibiców niewiele odbiega od minionych lat. Pod koniec maja tego roku policja rozbiła grupę powiązaną z bojówką Krakowi The Gang
zajmowali się oni w okresie 2019-2022 handlem narkotykami. Podczas zatrzymania zabezpieczono maczety, noże oraz tak zwany inny sprzęt. Prowadzili z powodzeniem swoje interesy, prali mózgi młodym, w znacznej części jeszcze nastoletnim kibolom, którzy z narażeniem życia i ryzykiem wieloletniej odsiadki bili się de facto o kasę dla swoich liderów. Przyznam szczerze, że jestem pod wrażeniem, mega wrażeniem, jak sprytnie Krakusi wykombinowali sobie formę zarabiania, no i walki oczywiście z wrogami. W końcówce lat 90. w Warszawie, Trójmieście czy na Śląsku porachunki zazwyczaj załatwiało się przy pomocy ładunków wybuchowych czy broni palnej, ale nie w Krakowie. Tam chłopaki sprawy załatwiali przy pomocy broni białej, noże, maczety czy miecze samurajskie były na topie, a przerażeni świadkowie do dziś wspominają o hordach zamaskowanych małolatów, którzy niczym żółwie ninja latali po mieście, po osiedlach, polując na siebie nawzajem. I tu jest klucz całego procederu, bo sąd w przypadku zasztyletowania musi wykazać, kto zadał śmiertelny cios, a to ciężkie zadanie w przypadku, gdy oprawców jest kilku i wszyscy mówią, że nie chcieli zabić. Praktycznie w tym samym czasie dali znać o sobie pseudokibice Wisły Kraków, związani z bojówką Devils, którzy chcieli konfrontacji z kibicami Motoru Lublin, wybierającymi się na mecz do Chorzowa z Ruchem Chorzów. Policja skutecznie udaremniła możliwość tego starcia. W tym przypadku zatrzymano również maczety, noże. Te fakty tylko z ostatniego miesiąca pokazują, że krakowskie grupy dalej aktywnie uczestniczą, nazwijmy to, w życiu społecznym i są zdeterminowane do tego, żeby przekaz budować za pomocą maczet czy noży. Byłem często pytany, która grupa była potężniejsza, która miała większą moc i większych kotów na pokładzie. Moim i wielu zdaniem Krakowia. Rekiny z Wisły byli tylko bardziej medialni w dużej mierze za sprawą Miśka i incydentu w 98 roku, czyli rzucenia nożem podczas meczu Wisły z AC Parmą w Dino Baggio, za co Misiek dostał wyrok 7 lat, a sprawa ta została rozdmuchana na dosłownie całą Europę czy nawet świat i oczywiście później za sprawą przyjęcia Wisły przez kiboli, klubu Wisła przez kiboli. Czy piłka i klub był dla nich ważny? Dla wielu tak, jak najbardziej, aczkolwiek było wąskie grono, które potrafiło wykorzystać naiwnych dzieciaków do swoich celów, a kręciło się to głównie wokół handlu zakazanymi substancjami, na które był, jest i będzie duży popyt i nie tylko w Krakowie. Miałem możliwość spotkania na swojej drodze krakowskich pseudokibiców i celowo, wiesz, nie wymieniam tutaj, o jaką drużynę chodzi, z jaką drużyną byli związani. Była to noc, właściwie środek nocy, byłem w grupie osób. W pewnym momencie oddaliłem się i wszedłem na teren takiej opuszczonej budowy. Nagle zostałem otoczony przez młodych ludzi z nożami. Kilku z nich miało maczety w ręce. Wiek tych osób był w przedziale, by nie skłamać, 16 do 24 lat. Szybko, no właściwie od razu padło pytanie, skąd jesteś? Zrozumiałem, że niewątpliwie chodzi tutaj o poznanie moich poglądów sportowych, komu kibicuję, Wiśle czy Krakowi. Zdałem sobie sprawę z tego również, że każda moja odpowiedź będzie niewłaściwa. Zauważyłem cel i motywację napastników. Wśród nich były nowe osoby, które w ten sposób, nie wiem, chciały udowodnić swoją przydatność, lojalność w tejże grupie. Normalnie obłęd.
Nastolatkowie, którzy, wiesz, sprzedadzą ci kosę lub potną maczetami w myśl ideologii, nie wiem, mamieni przyszłymi korzyściami wynikającymi z przynależności w strukturach przestępczych. Powiem tylko, że wszystko skończyło się dla mnie bez większego uszczerbku na zdrowiu, a kulisy wydarzenia pozostawiam dla siebie. Nie zmienia to faktu, że osobiście uważam Kraków za najbardziej niebezpieczne miasto, biorąc pod uwagę własne doświadczenia. U stóp Wawelu narodziło się plemię wojowniczych partyzantów miejskich, rodzaj krakowskich Gureles. Do boju nie zagrzewa ich żadna idea. Wiara Krakowi zwalcza wiarę Wisły i na odwrót. Barwy klubowe są jednak tylko parawanem. Dlatego właśnie tam, obok hołdującej tradycją mieszczańsko-konserwatywnej społeczności miasta, nikt nie potrafi odpowiedzieć. Nie będę prosił, lecz tak nie. To przecież żaden grzech, tak nie. Kraków, hej, no, gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden przed. Tak wiem.